tutaj DJ Kali, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną Farel oraz Rogali. Siemano, gorące trio. Tak. Ostatnio bardzo spodobały wam się testy ostrości na moim kanale, więc postanowiłam, że znajdę najostrzejsze chipsy, jakie są w internecie. No i sprawdzimy się w trio, w którym testowaliśmy najostrzejszego chipsa na świecie. Zobaczymy. Na świecie. I zobaczymy, kto pierwszy odpadnie. Oczywiście, jeżeli będziemy próbowali chipsów, to staramy się nie napić się mleka. Dobra. Jeżeli ktoś się napije mleka, to znaczy, że jest słaby. Ja się na pewno nie napiję. Ale lody też to wchodzą. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej testów ostrości na tym kanale, to na pewno będziemy nagrywać. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych odcinków. No a my teraz lecimy już z pierwszą paczką chipsów, która moim zdaniem będzie najłagodniejsza. Okej, pierwsza paczka to są Cheetosy, ale to jest popcorn. Śmierdzą. Na hot. Śmierdzą. Pierwszy raz trochę to widzę. Śmierdzą. Ja też pierwszy raz widzę to na oczy, jeszcze nigdy nie jadłam popcornu od Cheetosa. Przesypujemy na miseczki. Zobaczcie, jaki ma piękny czerwony kolor. Nie no, kolor sufito. Jak ten makaron, co ostatnio jest ostry. No i dobra, umawiamy się, że musimy wziąć taką garstkę z 3-4, żeby poczuć w ogóle smak. Dobry. Jakiś słony. Czy ostry? Niekoniecznie. Nie, jest troszeczkę. A, po czasie daje. Po czasie i to jest najgorsze zawsze. Jak na początku nie pali, a po czasie zaczyna palić. Ale... poziom ostrości Lacy Strong. To się zgadza. Ale smaku dobre. Wydaje mi się, że dobrze trafiliśmy, że one są najsłabsze. Dobra, w skali ostrości od 1 do 10, Rogal. 2. Troszkę przypiekło, ale tak... No 3. Nie, 2. Dla mnie to jest 2. Ja bym mogła tak normalnie ten popcorn sobie jeść. Jakoś nie przeraża mnie ta ostrość, więc... Smak? 6. 5. Ja też 5. Nie jest jakiś wybitny. Ale taki to... jakby nie miał co, to by człowiek zjadł, nie? Okej, czyli pierwszy poziom przeszliśmy bez problemu. Kolejna paczka. Kolejna paczka to są takisy, tylko że takisy w postaci chipsów. Zawsze jemy takisy w takich rurkach, co nie? Różnych. Tak. I ostatnio takis popcorn było. Za każdym razem, jak jadłem takisy, to się zawiodłem. One nie są jakieś wybitnie dobre. To jest napisane fuego. No i podobno są turbo ostre. Tak też wyglądają. O, chili, tak? Chili limonka. Przesypujemy do miseczki. Wow, zobaczcie na ten kolor. Czerwone chipsy, no. Szczerze, pierwszy raz takie mocno czerwone widzę. Dobra, po dużym chipsie chyba, co? Tak, i takim najbardziej czerwonym. Chyba git. Zdrówko. 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 No to jest niedobre! Uchydne to. Ale kwaśne. Słone. Fuu. Jak ludzie to mogą jeść? Po pierwsze, twarde. Ja nie lubię twardych chipsów. To jest takie octowe, ale pali. Ostrzejsze niż popcorn. Zdecydowanie ostrzejsze. Zaczyna palić dopiero tak po 15 sekundach, 20. Kurde, jestem zawiedzony taki sami. Ludzie się tym zachwycają, a to jest ale myślałam, za mocno. Myślałam, że będą ostrzejsze, bo wyglądają tak bardzo niebezpiecznie, nie? Są co najmniej 2 razy ostrzejsze od tego popcornu, nie ma co gadać. Tak, tak, tak. Czyli dobra. Jak na razie idziemy zgodnie z planem. Skala ostrości 1 do 10. 4. No 4, no. Też 4. A smak? 2. 2 na 10. 0. Zero. Nigdy bym w życiu tego już nie zjadł, nie? No nie, ja, to ja tego nie kupił. Nie kupiła na przykład. Nie wiem, chciałem no już bym dać teraz, szansę. Już bym teraz drugiego nie wziął, no nie ma opcji. Jest ja zjadłem 3 i się nie przekonałem. Nie, nie kupujcie. Dajcie znać, czy próbowaliście takie sobie, czy lubicie, a my lecimy z kolejną paczką. Kolejna paczka chipsów wygląda turbo źle, bo jest czarna. Płonące czaszki. Habanero King? Pepper King. Pepper King. O smaku papryczki, czyli i habanero. Uwaga, produkt ekstremalnie ostry. No jestem mega ciekawy, czyli jaka co, to jest po jednej trzeciej? Nie, po calaku. Po calaku walimy? Po calaku? Tak, dawaj. Teraz pomachajmy. Gryzący nawet jest zapach. Wygląda jak ostatni chips, ten najostrzejszy, co jedliśmy. Nie no, ten najostrzejszy to nie było takiego złotego koloru pięknego. Dobra. Dobra, pomachajmy pierw, tak. Bardzo pachnie takim właśnie, tak, tą posypką, co była na tym chipsie, tylko tak mniej. Tak. No zdrowie. Jeszcze mleko nietknięte. Na razie nie grzeje. Co? Chodzi trochę mi też. Tak? Ale... ale tylko język, nie? Tak, nic, tylko nie ma jakiegoś język takiego wow, że zaskoczy coś. Ale według mnie jest tak o 2 stopnie ostrzejsze nie, niż ja jeszcze jeden nie, no jest ostre! Jest. No jest, jest ostre! No ja bym się napiła na mleka miapę. Teraz na przykład, nie? Nie jest jakieś nieznośne, takie, że się nie da tego zjeść. Tabasco Scorpion. Ale no... no, no musiałem drugiego zjeść, żeby poczuć, no faktycznie. Może tamten był dla mnie jakiś słabszy, ale faktycznie...
Ale bardzo, bardzo po czasie wchodzi, bardzo po czasie. Tak, nie? No. Tak teraz, 20 sekundach. Już nie... czuję, jak zaczyna się już skóra tutaj wilgocić. Nie polecałabym tego sobie tak jeść bez respektu. A zobaczcie na tego, jaki jest cały... O, no. Ten to musiałby być mocny, dopiero nie? Teraz czuję. Ostrość daje na 6. Cały czas 102. Tak. Ostrość 6, smak 3. Nie, smak 1. Ostrość 6, smak 5. Mi smakuje tak? Nawet, no. Bo jest, są takie paprykowe. Takie. Za twarde, nie lubię takich czegoś takiego gryźć. Ja ogólnie lubię takie tortille jeszcze z jakimś dipem czy coś. Guacamole. A no nie, może nie z guacamole, raczej z serowym sosikiem pysznym, ciągnącym. No dobra, przebrnęliśmy przez trzecią rundę. A przechodzi pomału, nie? No, no. Chips, jest tak. Okej. Teraz już będzie tylko gorzej. Okej, moi drodzy, czas na kolejne Cheetosy. Tym razem są to takie maczugi. Crunchy. I one też mają chyba taki turbo czerwony kolor. Flaming hot, no jestem mega ciekawy. Ale zapach. Nie wydaje mi się, żeby Cheetos zrobił tak ostre chipsy, żeby tego nie szło zjeść, nie? Nie patrz na wygląd tych chipsów. Nie, zapachu jakby nie miały być jakieś super ostre. Stary, Cheetos zawsze ładnie pachnie. Prócz serowych. To co? Nie po jednym, po pięć gdzieś. Nie no, może z respektem pierw, co? Nie, na kozaka. Ma grzać, a nie. No nie. To są normalne chipsy. No nie. Pieką. One są najsłabsze. Delikatnie pieką, ale są dużo słabsze niż wszystkie chipsy. Pamiętajcie, że my mamy już te kubki smakowe przepalone ostro, nie? Więc dla kogoś, na przykład dla Pinki, podejrzewam, by to było ostre. No, na pewno. Na mnie to w ogóle nie robi wrażenia. Ale ogólnie są smaczne. Bardzo są dobre. No. Najlepsze, jakie jedliśmy teraz? Oceniam, tak, smak na... 7. No 7 na 10. Ostrość no. 1 na 10. Ja dam 6 na 10 za smak. No 1 na 10, no. Są najsłabsze. Czuję tylko na tych podrażnionych przez poprzednie te. To trochę czuję, a tak to nigdzie więcej nie. Moi drodzy. My jesteśmy chyba niezniszczalni. Nie spodziewałem się tego. Flaming hoty są tak na luzaku. Znaczy, powiem wam tak, no, zjadłem więcej i faktycznie czuć tam ostrość. No coś jak lejsy strągi, no. Lejsy strągi, ale strągi. Super jak lejsy, no, podobno. Ale smaczne, smaczne. To teraz zostały dwie kolejne paczki chipsów. I uwaga, tutaj ciekawostka, są to chipsy tej samej firmy, z której jest One Hot Chip, One Challenge. Hot Chip Challenge, czyli ten z poprzedniego odcinka. A, chyba nie może być nawet blisko Hot Chip Challenge'u, mam no, wrażenie. No zobaczymy. Sprawdźmy. Przed nami kolejna paczuszka. Tego nie jest zbyt dużo, chyba celowo. Hot Chip, tak? To jest o smaku limonki i... Habanero. Habanero. No jestem mega ciekawy. Czyli to takie, jak jest chili, limonka, strągi, to tu jest takie habanero, 16 leveli wyżej, tak? Tylko w ogóle to nie są chipsy, tylko jakieś krakersy. No okay. To jeszcze nie jadłem ostro. Pachną limonką, mocno, mocno limonką. O kurde, ale dziwne. To co, po dwa? Tak, po 10. Po dwa! Po dwa. Z respektem! Dawaj, po dwa! Dobra, to patrz! Dwa! Dawaj, normalnie po dwa, gościu. Lime habanero. Zdrowie. Ale gówno twarde. Co jest? Nie dzieje się nic, nie? Nie. Łagodne. Co jest? Co się z tym stało? Pachną cytryną. Limonką. Są tak twarde, że nie da się tego jeść. Niedobre. Smakuje trochę jak płyn do naczyń. No. Bez nadzieja. To Cheetosy bardziej wrażenie robiły. No tak. Nie, to w ogóle nie jest ostre, w ogóle nic się nie stało. Gdzie jest habanero? Właśnie. Nie wiedzą jak habanero chyba smakuje. Nie no, widzowie, smak 1, ostrość 1. Smak 0, ostrość 0. No. Weź spróbuj kamerzysta, powiedz czy to ostre. Pewnie udajecie. No i powiedz czy jest ostre. On ma niewyrobione, ciekawe czy go zapieczę chociaż. Zapieczę cię trochę? Nic. Jak limonka, tak trochę. No, zostaliśmy oszukani. Narysowana ostra papryczka, która żyje ogniem. Ostrość na 3 niby. No nie, no to się nie nadaje do tego challenge'u. No dobra, ale na ostatnią przekąskę zostawiłam hot chip chili strips smoked scorpio. No. Czyli to jest... To jest wyzwanie. To musi być ostre. Pięciogwiazdkowa ostrość, dawaj to. Tam to było 3, które nic nie miało w skali ostrości. Pokaż. Oho, zaczyna się. No. Zaczyna się, nie? Smoked Scorpio. Dobra, to się nie różni niczym. No, niczym się nie różni. Żadnym kolorem. Nie dobra. No, jest trochę ciemniejsze. Po jednym. Po dwa. Po dwa, po dawaj. Jednym koniec dobra, filmu, po dwa. Uwaga. Uwaga. Zdrówko. Cyk. Ale już niedobre. Ale twarde. Fuuu. Co to jest za smak w ogóle?
To są chipsy? Pali. Chodzi po czacie. No. O! O fuj! Niedobre, strasznie. Nie. O! Po co ktoś to produkuje? Przecież to... Ja wziąłem dwa takie wielkie kawałki. Mi się wydaje, że... Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak jakaś... O nie! By spadło na ziemię, ktoś to rozwałkował, pociął, posypał ostrym i zróbcie challenge. Trochę daje, trochę daje. Dobra. Nie no, mocno, teraz to ja już się napiję mleka. Kicam. Ale to śmierdzi, w ogóle to jest... O, giganem dobra. Mam to bardziej dał, wiecie do czego? Polisz, do niczego. Spróbuj, niż do ostrego. Do niczego. Nie. Jest tak, no, w porównaniu do... One chip challenge'u to... Nie, to jest słabe, no. Ale jest chyba najostrzejsze. Najostrzejsze, tak. Bym dał tutaj 8 na ostrość, nie? Ale nic nam nie straszne po One Hot Chip Challenge tak naprawdę. Już chyba każdy też ostrości. Zastanawiam się, czy da się odczuć jeszcze coś lepszego, no właśnie, nie? Ja też się zastanawiam. Podejrzewam, że każdy też test ostrości będzie dla nas lejtowy teraz, nie? No. Po tamtym, co my wtedy przeżyliśmy cały dzień w łóżku z bolącym brzuchem, no to już chyba nic z tego nie przebija. Jeszcze jest pakuj chips do spróbowania, nie? Oj, tak, tego jeszcze nie próbowaliśmy. No dobra. Na 20 tysięcy łapek spróbujemy tego pakuj. W takim razie to jest faworyt dzisiejszego odcinka. Tak. Najmniej ostre były Cheetosy Flaming Hot. Mhm. Nie. Hot chip. Ach tak, ten sam, który jest pod spodem. No. Zostaje najłagodniejszym chipsem w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy jedliście któryś z tych chipsów, czy lubicie ostre chipsy. Łapka w górę za to, że się tak poświęcamy dla was. Oczywiście. No i oczywiście podajcie na kanał Krystiana i Rogalika. Zapraszam. Linki macie oczywiście w opisie, a my się z wami żegnamy i widzimy się na kolejnym teście ostrości. Hejo! Nara! Pa.